dzień dobry. Meldujemy się w Warszawie ponownie. Ostatnio tutaj często bywamy. I czeka mnie super przygoda, a Rafała super wypoczynek. Także myślę, że to będzie fajna przygoda. Też się przyda. I dzisiaj mam do załatwienia tylko jedną rzecz. Myślę, że pójdzie wszystko szybko, sprawnie, także będziemy później już korzystać z tej pięknej pogody, tego pięknego września i znowu się wybierzemy na jakiś fantastyczny spacer po Warszawie. Może dzisiaj trochę bliżej Wisły będziemy. No zobaczymy, jak nas poniesie, ale zapraszamy na kolejnego warszawskiego vloga. Meldujemy się jakiś czas później, jestem już po przymiarkach i podjeżdżamy pod nasz hotel. Okazuje się, że śpimy z widokiem na syrenkę. W sensie może nie będzie jej widać, ale będzie bardzo blisko. Nie syrenkę na starym mieście, tylko prosto nad Wisłą. O, i tu mamy Centrum Nauki Kopernik tuż obok. Tylko musimy gdzieś zaparkować. A że Sawa, że Wars i Sawa. Jesteśmy w Sawa Hotel i tuż przed wejściem ogarnęłam, że to od Wars i Sawa, że Warszawa, że Sawa i to ma sens. I jest super piękny pokoik, i genialny widok. No jaram się widoczkiem. Takie mamy dzisiaj sąsiedztwo, przemiłe, Stadion Narodowy, Most Świętokrzyski, metro, pięknie. Właśnie się nadziałam na te nadziewacze na ptaki. Już wiem, dlaczego tu nie siadają, nie polecam. No superowo. No cóż, wzięłam prysznic i teraz jedynym naszym zmartwieniem na wieczór jest to, co zjemy dzisiaj. Także jeszcze musimy troszeczkę odpocząć, zanim pójdziemy na łowy i zobaczymy Dubaj w hotelowym łożu i chyba coś w elektrowni Powiśle może, bo to tuż obok. Kulinarna stolica Warszawy. Właśnie czytamy sobie o tym. W sensie ja nie patrzę, co masz na ekranie, żeby nie było jakichś kompromitacji. Facetów chyba też nie. Też. Zebraliśmy się! Sukces, jest szansa, że jeszcze jakieś knajpy są otwarte. Nie no, dobra. Gdzie jest to? To się dopiero rozkręcajmy. Będziemy jeść. Jesteśmy w elektrowni Powiśle. Muzyczka na żywo, zobaczcie w ogóle, co to za miejscówka. Milion różnych knajpek w jednym miejscu. Podobny koncept mieliśmy w Gdańsku. Tutaj kuchnia różnych światów, chciałam powiedzieć. Czy tutaj z Marta, tutaj z Wenus. Czekamy na nasze greckie pizze przy muzyczce i piwku. Multiversum Marvela. Super. Czekamy sobie przykazki na kolejne wyprawy. I tak już trochę czasu minęło i dopiero doczytaliśmy, że jest to slow food. Nam. Idziemy do syrenki. Do naszej sąsiadki dzisiejszej. Jaki cieplutki wieczór. Cudnie. Jesteśmy już w hotelu i rano czeka nas szybka pobudka, wczesna, więc idealny plan na wieczór wygląda właśnie tak. Jesteśmy już w szlafroczkach i mamy tutaj w planach wieczór spa, są maseczki na twarz i na stopy. No i oczywiście przekąski, nie mamy możliwości tego jakoś fajnie wyeksponować, ale i tak jest rewelacyjnie. Świeża figa to jest mój ulubiony owoc. Taki relaksik. Jakby co, to jestem żyrafą, bardzo dziwną w sumie. A to moja panda! Aha, kung fu! Dzień dobry. 6:30 w Warszawie. Tuż przed wschodem słońca. Po wschodzie słońca. Pięknie. Tu i teraz. Inspiracja się udziela. No dzień dobry. Ja się melduję już po południu. Oj, się działo bardzo dużo, mam rewelacyjny dzień za sobą, w sensie jeszcze przed sobą dużą jego część, ale poranek był naprawdę szalony. Właśnie tutaj wyglądam sobie przez okno. Dzisiaj się jeszcze tym widokiem nie nacieszyłam, bo byłam w innym miejscu. Zaraz wam pokażę. Myślałam, że nic nie będę mogła zdradzić, ale już takie urywki quiz mogę wam tu pokazać. W każdym razie dzisiaj rano miałam zamieszanie, mimo że się obudziłam idealnie jeszcze przed czasem, 6:30. O 7
byłam gotowa, ale 7.30 było śniadanko w hotelu, więc już punktualnie byliśmy na miejscu. Z tym, że się okazało, że tutaj nie ma szwedzkiego stołu, tylko trzeba sobie śniadanie wybrać, konkretne danie i zamówić. Zamówiliśmy i uprzedziłam, że mega się spieszę, bo już na 8 miałam umówioną taksę, która już tu wyczekała i za bardzo nie miała gdzie stanąć w pobliżu. No i tak sobie, o, mam tu chyba ciekawszy widoczek, pokażę. No i śniadanko dostałam o 7.56, jak już miałam umyte zęby i już czekałam, bo już taksówkarz podjechał, także na pusty żołądek kawusia wjechała od rana, ale nadrobiłam później pysznym jedzonkiem już na planie, także wróciły moce. No i dzisiaj no, szalony dzień, wspaniałe nagrania z Nailą, naprawdę super się wybawiłyśmy i nasza scena truskawkowa się już niedługo pewnie pokaże, także się jedzę bardzo. A teraz troszeczkę już odpoczęliśmy. A, zaznaczę jeszcze kwestię śniadania. Śniadanie się pojawiło, mnie już nie było, ale był Rafał i bohatersko zajął się tematem. Także dwa śniadanka zniknęły, plus jeszcze omlecik, który mieliśmy wziąć na spółę. No i nie wiem, kto się bardziej zmęczył tym porankiem. Także Rafał też już musiał odpocząć w hotelu, były dwie drzemki. Także chyba teraz już mamy siłę, żeby wyjść na miasto, bo ja już jestem mega głodna. Sukces, wygramowiliśmy się z hotelu, całkiem niedaleko, na drugą stronę ulicy znowu i testujemy kolejne miejscówki w elektrowni po Wiśle. Dzisiaj czas na ramen, rozważaliśmy wczoraj, ale teraz idealne na rozgrzewkę przy 27 stopniach na zewnątrz. Plan był inny, ale zobaczyłam, to jest biblioteka uniwersytecka, teraz dobrze mówię? Chyba dobrze mówię. Ja tu jestem przewodnikiem, więc musicie uwierzyć. Zaraz sprawdzę. I są przepiękne ogrody. I to tu chyba nie byłeś tam. No, ja byłam z rodzicami, tak. To musimy tu wejść i wejść tam. Powiedzmy, że pamiętam, gdzie tu się wchodzi. Kawę sobie weźmy na spacer? Ja tu nie byłem. A tu jeszcze nie jest to. To dopiero będzie fajnie. Łapię na kawkę, idziemy w piękne miejsce. Flat white. Trochę tu ptania pod górę, ale warto. No przepięknie, jest jeszcze taka złota godzina. Jak wrażenia? Co? Z czego? Ze spacerku. Zachowam je dla siebie. Zabrakło ci słów. Bezcenny. Pięknie jest. Podajcie. Zwykle na Stare Miasto docieramy totalnie z innej strony i teraz nam się tak połączyły kolejne kawałki Warszawy. Wow, jesteśmy nagle przy placu Zamkowym. Nie spodziewaliśmy się. Prędzej myśleliśmy, że będziemy o, z tamtej strony, przy Wiśle. Teraz już was tam nie zabierzemy, ale tutaj, na tej wieży jest super widok. Warto wejść na ten punkt. Spacerze, znów meldujemy się na Powiślu, mamy przekąski na wieczór, jest pizza poza przekąskami. Łódka. Idziemy na wieczór z Netflixem, wypoczynek. Wieczór na pizzę, również z pizzerii z elektrowni Powiśle. Dzień dobry, poranny widoczek na Warszawę, warszawskie Powiśle. Ulala, spóki co, nie jest aż tak piękny. Się wymeldować i dzisiaj już pędzimy do pracy. Także tak jest, czekam aż kawka zacznie działać. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kawy. Tak się, no bo będziemy świętować jeszcze w drodze. I święto trzeba święcić. Do pracy. Wpadliśmy do domu, Rafał ogarnął obiad, ja ogarnęłam drzemkę i pędzimy do pracy. Ta-da! Wszystko gotowe, skupujemy. Wczoraj śniadanko zjedliśmy jeszcze w Warszawie.
Warszawie, ale tuż po ruszyliśmy do domu. Wpadliśmy tylko na chwilę, zostawiliśmy rzeczy, przebraliśmy się, polecieliśmy na basen, gdzie zostaliśmy już do samego końca. Także, włosy ledwo się wysuszyły. Dzisiaj mamy sobotę i od rana znowu byliśmy na basenie. Tak jest, i teraz prosto ruszamy do Łodzi, bo dzisiaj jest ogólnie w Łodzi Light Festival, czyli pełno światełek będzie, wszystko będzie fajnie oświetlone, ale my mamy jeszcze jedne plany, bo idziemy do kina na... Bo dzisiaj jest też święto kina ogólno takie polskie. Twórca, the creator. Kreatura. Tak, science fiction, fajny cyberpunkowy film. Podobno bardzo dobry, oglądałem recenzję. Ja też, super, serio. Pod warunkiem, że nam się uda zaparkować, bo właśnie nie dość, że jest święto kina, nie dość, że jest Light Move Festival, mnóstwo ludzi w Łodzi, no to jeszcze jest sobota, także dużo osób na zamówki. Ale jeszcze przystanek w Maku, bo nie jedliśmy obiad. Oj tak, a jesteśmy prosto z wody, także będziemy. Mniej więcej tyle, ile jechaliśmy do Łodzi, szukaliśmy miejsca parkingowego i staliśmy w kocu. Zaparkowaliśmy 100 lat świetlnych od manufaktury i właśnie spacerkiem do niej zmierzamy. Już jest tak jesiennie troszeczkę. Cel nasz przed kinem to znaleźć jakieś fajne super thingsy, bo jutro mamy imprezkę. I później jeszcze cóż, odwiedzić Primarka, bo się właśnie w manufakturze otworzy. Wszędzie są takie tłumy, że w sklepach już nic nie nagrałam, ale byłam w Primarku i mam zestaw jesieniary. Kapcie, co ja mam? Skarpety, dwie pary takie fajowe i pieny. I to było w moim zestawie. Torebkę ma z Primarka, to jest najbardziej jesienny gadżet. Na topie cały czas kminia. Leggingsy, o! Jesieniarskie, oczywiście. Teraz dla ciebie jeść. Mówię, wszędzie totalne tłumy. A my nie ogarniamy. Przed kinem muszę jeszcze wskoczyć do łazienki, założyć soczewki jednodniowe, bo ostatnie noce trzy tak nie za wiele spaliśmy. I moje ortosoczewki nie miały kiedy podziałać, także już bym mogła napisów nie wszystkich rozczytać. No jednak w tym roku nie pokażemy wam festiwalu świateł. Wyszliśmy w kina. Mieliśmy festiwal świateł w kinie. Oj tak. Się dużo działo. Jest pół do pierwszej i jest tak zimno, a my jesteśmy już przygotowani na taką jesień. Nie powiedzieliśmy, czy film Twórca był, mega. Dobry, był bardzo fajny. Super. Mega. Dobry film, naprawdę, i akcja fajna, i się wzruszyliśmy, to była fajna. No, i się działo, mega, polecam. A oto moje pierwsze ever zakupy w Primarku, jesienne, kapcie są rewelacyjnie wygodne i przepuchate, tutaj mamy leggingsy już takie bardziej na zimę, no może jesień, jeżeli jesień taka się zrobi prawdziwa, tutaj w środku jest takie futerko, one są cieplutkie, i skarpety, skiety z wełną, także fantastycznie jestem przygotowana. Dzień dobry, właśnie znajdujemy się w samochodzie, w którym jest największa kolekcja super thingsów na świecie, prawdopodobnie. Każdy dorzuci coś od siebie, ale wszystkie to są niespodzianki, sami nie wiemy, jakie mamy super thingsy. To jest najbardziej ekscytujące. Zaraz się dowiemy, bo jedziemy na imprezkę. Jak to otworzymy, to nie będziemy wiedzieć. No właśnie, chłopaki nam wytłumaczą.